Czwartek, 19 maja, Kryspina Rogowska, witam i zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Zatrzymani bimbrownik oraz mężczyzna podejrzewany o posiadanie amunicji. Stowarzyszenie Lokalne Plus ma nowego prezesa. Oddaj krew, zostań bohaterem. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy świętował dzień otwarty. Uzupełniający nabór do przedszkola, nadal są wolne miejsca. Czerwony rajd startuje w sobotę. Szachowe rozstrzygnięcia w energii. Mistrzostwa spławikowe. Bełchatowska policja zatrzymała dwóch mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Jeden podejrzewany jest o produkcję bimbru, drugi z mężczyzn o posiadanie amunicji. 17 maja policjanci z bełchatowskiej komendy zatrzymali 42-letniego mieszkańca gminy Zelów pod zarzutem nielegalnego posiadania amunicji. Funkcjonariusze podczas przeszukania dwóch należących do mężczyzn samochodów znaleźli i zabezpieczyli 35 sztuk amunicji myśliwskiej, 50 sztuk amunicji kaliber 22 oraz kilkadziesiąt łusek od różnych typów naboi. 42-latek trafił do policyjnego aresztu, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Tego samego dnia policjanci przeprowadzili przeszukanie domu 43-latka z gminy Drużbice, gdzie znaleźli aparaturę służącą do destylacji alkoholu, 400 litrów przygotowanego tzw. zacieru i 40 litrów samogonu. Zatrzymany odpowie za nielegalny wyrób alkoholu, grozi mu kara roku pozbawienia wolności. Stowarzyszenie Lokalne Plus ma nowego prezesa. Dariusz Matyśkiewicz zastąpił na tym stanowisku Marka Chrzanowskiego. Po latach rządzenia w mieście i przegranych ostatnich wyborach samorządowych nadal stery w plusie trzymał były prezydent Marek Chrzanowski. W sobotę zrezygnował z funkcji szefa stowarzyszenia i rekomendował na to stanowisko Dariusza Matyśkiewicza. Była to jedyna kandydatura. Obecnie Stowarzyszenie Lokalne Plus liczy około 100 członków. Swoich przedstawicieli mają zarówno w Radzie Miasta, jak i Powiatu. Niektórzy oddawanie krwi traktują w kategoriach dobrego odczynku, inni oddają, bo kiedyś sami jej potrzebowali. Za nami kolejna akcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew, zostań bohaterem to kolejna akcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przeprowadzona w Bełchatowie. Głównym jej założeniem jest propagowanie idei krwiodawstwa, transplantologii oraz zdrowego trybu życia. To nie jest slogan, naprawdę, no bo są pomagają, ja to zawsze powtarzam, że nie ma leku, który zastąpiłby krew. Musi być osoba, która przyjdzie i dla drugiej osoby odda. To bardzo ważne, zwłaszcza teraz, kiedy poszczególne stacje sygnalizują brak krwi i chętnych do jej oddania. Krwi generalnie jest za mało. Dużo za mało pobieramy, za mało krwiodawców w stosunku do potrzeb. Dlatego wszystkie takie akcje przynoszą jakiś skutek i są bardzo mile widziane, prawda? Tym bardziej zbliża się sezon letni, wypadków więcej, ludzi chorych też więcej. Także każda okazja dobra do oddania krwi. Ci, którzy dzisiaj postanowili zgłosić się i wziąć udział w akcji, podkreślają, że nie czują się bohaterami. Pomagają innym, bo czują taką potrzebę. No zaczęło to się parę miesięcy temu. Siostra mnie namówiła na taką akcję. W sumie tak bezinteresownie, ale samemu można pomyśleć, że kiedyś może się to nam przydać. I z tego względu postanowiłem pomagać też i w taki sposób. To który to jest pobór? Czwarty. Jest strach czy nie? Nie, pierwszy raz był mały strach, ale nie ma czego się bać. A mogę zapytać, hasło tegorocznej akcji to jest oddaj krew, zostań bohaterem. Czuje się pan bohaterem? W sumie tego nie odczuwam, ale można to tak powiedzieć. W sumie się pomaga innym. Ale jest taka chęć właśnie, jest ta satysfakcja? Coś się na pewno odczuwa, że komuś się pomogło, bo na pewno ta krew nie jest na marne. No są osoby regularnie oddające krew, ale cieszymy się bardzo z takich dawców. My to nazywamy dawcy pierwszorazowi, którzy do nas trafiają pierwszy raz, bo część z tych ludzi czasami przyjdzie pierwszy raz, a część zostaje, że potem też przychodzi raz na kiedyś oddać tą krew. Niektórzy oddawanie krwi traktują w kategorii dobrego uczynku. Inni oddają, bo kiedyś sami jej potrzebowali. Po prostu kiedyś potrzebowałam krwi. I tak zostało. Warto pamiętać, że krew ratuje życie nie tylko ofiarom wypadków, pacjentom oczekującym na operację, ale również jest niezbędnym elementem leczenia osób cierpiących na szereg poważnych chorób. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie świętował dzisiaj dzień otwarty. W ośrodku przebywają i uczą się osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną.
Gigantyczne bańki mydlane, turniej szachowy, malowanie buziek czy degustacja wypieków przygotowanych przez wychowanków placówki to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowano na ten dzień. Dzisiaj w specjalnym środku szkolno-wychowawczym w Bełchatowie wielka majówka, dzień otwarty szkoły. Zaprosiliśmy do udziału rodziców i uczniów dzieci niepełnosprawnych ze szkół z powiatu bełchatowskiego i oczywiście wraz z nimi bawimy się my, czyli cała społeczność ośrodka, uczniowie, nauczyciele i rodzice. Placówka proponuje kompleksową opiekę i edukację dla dzieci i młodzieży z różnym stopniem niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej. Obecnie uczy się tu 126 osób. Ośrodek proponuje kształcenie w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole zawodowej i specjalistycznej szkole przysposabiającej do pracy. Każdy nasz nauczyciel jest oligofrenopedagogiem i ma ukończony szereg studiów podyplomowych, uzyskują nauczyciele kwalifikacje do prowadzenia różnych zajęć terapeutycznych. Także jeżeli chodzi o zajęcia specjalistyczne, zajęcia rewalidacyjne, to oferujemy naszym uczniom bardzo szeroki wachlarz takich zajęć. Opieka jest całodobowa, a ośrodek dysponuje własnym internatem. W placówce uczą się i przebywają podopieczni nawet do ukończenia 25 roku życia. Jest to jedyna placówka kształcenia specjalnego na terenie powiatu bełchatowskiego. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok 2016-2017 teoretycznie jest zamknięta. Są nadal jednak wolne miejsca w Akademii Bolka i Lolka. Jest to przedszkole samorządowe numer 2, które otwiera swoje oddziały na terenie szkoły podstawowej numer 13. Jest tam ostatnich 23 wolnych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Regulamin rekrutacji, oferta placówki dostępna jest na stronie internetowej przedszkola w zakładce Informacje dla rodziców. Nabór uzupełniający do tej placówki potrwa do 31 maja. Zachodnia objazdówka z XVI-wiecznym dworkiem w tle to kolejna propozycja rowerowej wyprawy przez powiat. Trasa liczyć będzie ponad 35 km. Przed nami kolejna wyprawa rowerowa organizowana przez starostwo i załogę rowerową Zgrzyt. W najbliższą sobotę możecie Państwo uczestniczyć w wyprawie do dawnego dworu. W najbliższą sobotę zapraszamy na drugą z cyklu tegorocznych rajdów. Tym razem trasa 35 km, tytuł trasy Zachodnia objazdówka powiatu z XVI-wiecznym dworem w tle. Oczywiście jak zawsze każdy z naszych rajdów zapowiada się bardzo ciekawie, bo trasa jest urozmaicona. Po drodze ciekawe obszary powiatu bełchatowskiego wspólnie z załogą rowerową Zgrzyt, która już te trasy ma doskonale przez lata opracowane. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowo odblaskowe plakietki i wydany przez starostwo przewodnik rowerowy po powiecie bełchatowskim. Tym razem organizatorzy zachęcają uczestników do założenia ubrań i dodatków w kolorze czerwonym. Rajd wystartuje 21 maja spod budynku starostwa o godzinie 13. Taką wartością dodaną naszych rajdów jest to, że właśnie jadąc w grupie zorganizowanej z przewodnikami załogi rowerowej Zgrzyt, na pewno mamy okazję poznać miejsca powiatu, które nie zawsze tak są dobrze obeznane. Trasy bardzo ciekawe, spokojne, jest integracja rowerzystów, poznanie się wzajemne, które później może służyć nawet już takiemu pojedynczemu wyjazdowi każdego rowerzysty. Oczywiście wybieramy najstarszego, najmłodszego uczestnika rajdu, co zawsze również budzi wiele ciekawych, śmiesznych emocji. Ognisko to wszystko integruje i jednocześnie promuje nasz powiat i przekonuje do turystyki rowerowej, do przesiadania się nawet w codziennych dojazdach do pracy czy do szkoły rowerami, aby aut na ulicach było mniej, a ten ekologiczny i bezpieczny środek transportu, jakim jest rower, był coraz bardziej promowany w naszym powiecie. Jest to już druga edycja rowerem przez powiat. W tym roku starostwo i załoga rowerowa Zgrzyt przygotowało łącznie 7 wycieczek. Pierwsza odbyła się 23 kwietnia. Cykl zakończy trzeci powiatowy rajd niepodległości. Amatorzy rozgrywek szachowych mają kolejną okazję, aby sprawdzić swoje umiejętności. Uczniowski Klub Sportowy Jedynka zaprasza na wojewódzki turniej szachowy z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Dnia Dziecka. W ubiegłym roku najlepsze wyniki osiągnęli szachiści reprezentujący kluby UKS Jedynka Bełchatów i Szach Centrum Łódź. Jak będzie w tym roku? Przekonamy się już 21 maja. Start turnieju o godzinie 9 w Szkole Podstawowej nr 1.
Mistrzostwa spławikowe kategoria Open dla wędkarzy z niepełnosprawnością ruchową zorganizowane zostaną 28 maja. Jest to impreza organizowana cyklicznie. W tym roku zawody zorganizowane zostaną w zbiorniku wodnym Osadnik Winek pod Kleszczowem. Zmagania rozpoczną się o godzinie 7 rano i potrwają do godziny 13. Ze względu na specyfikę zawodów liczba miejsc uczestników jest ograniczona. Drugi dzień zmagań w memoriale Jerzego Huberta Wagnera szczęśliwy dla reprezentacji Polski. Siatkarze pod wodzą Stefana Antigi pokonali reprezentację Belgii 3-1. Świetnie w ofensywie zagrał Karol Kłos, siatkarz PGS Skrybełchatów. Dzisiaj ostatni dzień zmagań. Kadra Polski o godzinie 20:30 zmierzy się z Serbią, więc po przeciwnej stronie siatki zobaczymy także zawodników PGS Kry, Sreczko Lisiniacza oraz przebywających na wypożyczeniu Aleksa Brdowicza i Miliana Katicza. Spotkanie będziecie mogli Państwo obejrzeć za pośrednictwem sieci Dolsat na kanale Polsat Sport. Dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam. Życzę spokojnej nocy.